Dzień dobry, moi drodzy. Dzień trzeci na szlaku, jest już po siódmej. Wstałem o szóstej i kurczę, ponad godzinę pisałem relacje z wczorajszego dnia. Muszę coś z tym zrobić, chyba pisać je krótsze, bo to tak nie może być, że aż tyle czasu mi to zajmuje. Dobrze. No i mam nadzieję, że je czytacie chociaż, bo to jest chyba największe marnowanie czasu. Zaraz się jakoś regenerować i odpoczywać, to siedzę i klikam w tym telefonie. Dobra. Wstajemy, pakujemy się i ruszam na szlak. Śniadanie zdjęłem po drodze. Jakiś batonik albo coś w tym stylu, żeby jak najmniej czasu marnować na przygotowanie posiłku. Dzisiaj przynajmniej. A więc rozpoczynamy czynność, którą wykonuję każdego dnia po przebudzeniu, czyli pakowanie tego całego majdanu. Zaczynam od zwijania śpiwora, a w międzyczasie spuszczam powietrze z materaca. To jest moja poduszka, z którą jest zawsze problem, żeby spuścić z niej powietrze, bo ma taki bardzo fajny zawór. Śpiwór upycham do worka, który ma go chronić przed wilgocią. Nie chcę powiedzieć tego w złą godzinę, ale tym razem Thermarest daje radę. Kolejność pakowania plecaka na szlaku jest dosyć ważna. Ja zabezpieczam swój bagaż dodatkowo takim foliowym workiem. Co prawda ten plecak nie chłonie wilgoci, ale na szwach może przeciekać. Na sam dół wkładam śpiwór, którego przez cały dzień nie używam. Następnie materac złożony wkładam tutaj na wewnętrznej ściance od strony pleców, żeby tworzył taką wyściółkę dodatkową dla komfortu noszenia plecaka. Worek z jedzeniem. Przekąski, które będę używał w ciągu dnia, schowałem sobie w bocznej kieszeni. Następnie kubek. Tutaj na dno jeszcze dorzucam kosmetyczkę, której też nie będę używał przez cały dzień. Ubranie. Pyk. Elektronika, moja torba na aparat, która przyda mi się w razie deszczu. Tutaj mam jeszcze apteczkę, butelkę wkładam sobie do jednej kieszeni, banany, czyli też przekąska, do drugiej kieszeni, papier toaletowy, który chowam sobie z przodu, poddupnik, żeby był zawsze na wierzchu. Do tej kieszeni chowam sobie jeszcze również drona. Mój filtr na wodę na razie nie będzie mi potrzebny, bo nie ma tu wody, więc chowam też do plecaka. Winę namiot i schowam go na wierzch plecaka. Namiot noszę na wierzchu, dlatego że gdy pod koniec dnia, gdy muszę się rozbić, to mam go pod ręką, nie muszę wszystkiego wypakowywać. Wypakowuję dopiero wewnątrz namiotu, gdy dom stoi.
i proszę, jak się dobrze rozpoczyna dzisiejszy dzień, od razu po zejściu z polany, tutaj na skraju tej polany leci droga, którą wczoraj bałem się ruszyć dalej, a tutaj oznakowanie niebieskiego szlaku. Czyli, który cały czas szedł drogą, czyli jeśli wy, idąc tym szlakiem, będziecie się zastanawiać, czy iść po śladzie aplikacji, czy też po oznakowaniach, to idźcie wzdłuż oznakowań. Tam w oddali widzę kolejny znaczek, więc my być może na tym odcinku on jest dosyć dobrze oznakowany, bo czasami jest taki mało intuicyjny, nie jest jak iPhone. Czasami wydaje się, że wskazuje na drogę, która leci obok, a prowadzi inną, więc trzeba być bardzo czujnym, ale w tym przypadku wybrałbym akurat oznakowanie niebieskie. Dobra, a teraz schodzę w dół do miejscowości, która w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywa, więc wam nie będę kłamał. Tam po drodze zjem jakieś śniadanie i kieruję się jak najdalej. Dzisiaj jakieś 32 km do przejścia. Mam nadzieję, że mi się uda, że noga nie będzie doskwierać. Człowiek chce sobie przejść, tylko tak spokojnie, nikomu nie wadząc. A tutaj proszę, psy, gęsi. Ach, ale pięknie. Zaraz wam coś pokażę. Skończyła się sielanka. Podejście pod górę, którą teraz pokonywałem, było błotniste. Bardziej przypominało jakieś Kambodżę albo dobre czasy GSB. Szlak prowadzi przez cały czas przez jakieś krzaki, jeżyny. Takie fragmenty jak tutaj. O, takie są bardzo rzadko. Ale też jest teraz mała zagwozdka, ponieważ na tym drzewie jest niebieski szlak i leci tędy ścieżka w tamtą stronę, a tutaj leci druga. I oznakowanie by sugerowało, że trzeba pójść w tamtą stronę, a nawigacja chyba bardziej sugeruje, żeby pójść prosto. Nie wiem. Tym razem posłucham się oznakowania i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tym razem to był zmarnowany czas, ponieważ zatoczyłem tylko pętlę i wróciłem na szlak z aplikacji. Dlatego też z Piątkowa do Suwczyna idzie się 3 godziny, nawet ponad 3,5 godziny. Jest to jakieś 10 km, jedynie 214 metrów przewyższenia. A to wszystko dlatego, że trzeba szukać szlaku, walczyć z błotem. Jest przygoda, jakiej szukałem.
tych bukowych lasach, jak liście zaczną opadać, to trudno jest odnaleźć drogę przysypaną liśćmi. Po pierwsze. Po drugie, teraz po deszczach są tak mokre te góry, że jak właśnie kierowcy, którzy przyjeżdżają tutaj samochodami, często wyznaczają sobie nowe szlaki, bo drogi wcześniejsze są nieprzejezdne, albo jakieś, no też nie są czyszczone, w sensie, że jakieś drzewo się przewróci, to nikt go nie usuwa, trzeba je objeżdżać i w ten sposób powstają takie dzikie drogi i chodząc tym szlakiem, no po prostu czasami można się zdezorientować, trzeba być bardzo czujnym. A ktoś kładem przyjechał sobie na grzyby. Widzicie, w jakim stanie jest ten kład? Tak właśnie wygląda ta droga. Troszeczkę zmieniły się kolory na drzewach, ponieważ minęło już ponad pół roku od mojej wędrówki po szlaku granicznym z Rzeszowa do Grybowa i jest już wiosna. Niestety w jakiś tajemniczy sposób zaginęła mi część materiałów z trzeciego dnia wędrówki oraz początku czwartego. No i pomyślałem sobie, że muszę jakoś sensownie ten film zakończyć, żeby was nie zostawić z takim niedopowiedzeniem. Dlatego też pomyślałem sobie, że opowiem wam o moim namiocie, który zabrałem ze sobą na tamtą wędrówkę, ponieważ pod filmami pojawiły się komentarze, w których pytacie się mnie, czy jestem z niego zadowolony. A jest to namiot firmy Zipax, model Duplex, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o szlakach długodystansowych. Jego wszystkie cechy, takie jak waga, wytrzymałość, wodoodporność, mała objętość, sprawia, że ten namiot dwa razy z rzędu został uznany za najbardziej popularny namiot na Appalach Trail. Jego rozmiar po spakowaniu to 30 na 15 cm, co mniej więcej daje jakieś 5,5 litra objętości. Worek, w którym on jest spakowany, jest odrobinę większy, ma 18 na 33 cm, co pozwala łatwiej umieścić namiot wewnątrz, a nie składamy go i nie rolujemy, tylko upychamy do środka, żeby za każdym razem inaczej się zgniatał. Namiot ten został wykonany z materiału kompozytowego Dynema, które jego cechy sprawiają, że ten namiot jest tak wyjątkowy. Po pierwsze, bardzo wysoki współczynnik wytrzymałości do masy. Ten namiot jest bardzo lekki, bo dwójka, czyli duplex, waży jakieś 523 gramy, a wytrzymałość tego materiału to, żeby go przebić, trzeba naciskać z siłą 14 newtonów. Nie jest ten materiał rozciągliwy, w przeciwieństwie do nylonu, gdzie po nocy czy po deszczu namiot potrafi wisieć. Ten namiot przez cały czas zachowuje swoją sprężystość. Dodatkowo wodoodporność. Ta tkanina potrafi wytrzymać 20 tysięcy mm słupa wody i, co ważne, nie chłonie wilgoci, czyli po deszczowej nocy namiot nie zwiększa swojej wagi. Szwy w namiocie są przeszyte oraz podklejone. Producent twierdzi, że nie trzeba będzie ich dwukrotnie podklejać, a w razie jakiejś awarii, gdyby się rozkleiły albo gdyby się ten materiał rozerwał, bardzo łatwo jest go naprawić w podróży. Wystarczy jest mieć zestaw naprawczy w postaci łatek, które możecie zakupić u producenta. I one działają troszkę jak taśma klejąca, czyli po prostu jak nam się coś rozerwie, naklejamy łatkę i wędrujemy dalej. No i najbardziej kontrowersyjna cecha tego materiału, czyli przezroczystość. Jak widzicie, widać dokładnie postać, która znajduje się po drugiej stronie tkaniny. Jego wymiary wewnętrzne to 135 cm szerokości i 254 długości. Namiot nie ma dedykowanego stalarza, dlatego też nie jest wolno stojącym. By rozstawić go, potrzebujemy 8 śledzi i 2 kików trekkingowych.
Namiot jest minimalistyczny, co sprawia, że jest bardzo prosty w rozstawieniu. Przy odrobinie wprawy robimy to dosłownie w kilka minut. Może problem się pojawia dopiero wtedy, gdy mamy twarde podłoże i trudno jest wbić śledzia w ziemię. Wtedy trzeba kombinować na przykład z jakimiś kamieniami albo z jakimiś kłodami, ale na takim gruncie miękkim jest to banalne. Namiot ten posiada dwa przedsionki z obu stron. Dzięki temu łatwiej jest do niego wejść albo wyjąć rzeczy, które znajdują się po drugiej stronie namiotu. Zamknięcie tego namiotu jest bardzo minimalistyczne, jak cała reszta konstrukcji. Na wysokości przedsionka znajduje się pętelka z guzikiem, którą tutaj możemy zamknąć, oraz na samym dole znajduje się kółeczko, które zaczepiamy o haczyk, który znajduje się na lince odciągowej. Nie bez znaczenia jest, jak stawiamy ten namiot w wieczne dni, dlatego też, że jedna z ścian przedsionka nachodzi na drugą. Jeśli wiatr wiałby od tamtej strony, to wchodziłby pod połę przedsionka, co sprawiałoby, że namiot nie byłby zbyt stabilny. By ułatwić rozstawianie namiotu w takich trudnych warunkach, producent wpadł na pomysł umieszczenia naszywek z własnym logiem na rogach namiotu, który musi się znajdować od strony wiatru. Czyli jeśli wiatr wieje w tamtym kierunku, to naszywki też muszą być z tej strony. Dzięki temu wiatr będzie ślizgał się po połach namiotu i nie będzie wchodził do wnętrza. Zwróćcie uwagę na przestrzeń, jaka jest między ścianą namiotu a ziemią. Jest to wszystko po to, by zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, która zapobiegnie skraplaniu się wilgoci wewnątrz namiotu, ponieważ namiot jest jednopowłokowy. Ale oprócz tego jest bardzo fajny patent wewnątrz namiotu, który ma sprawić, że jeśli woda się skropli wewnątrz, to spłynie poza ścianę namiotu. A jest to siateczka, która jest umieszczona pomiędzy brzegiem podłogi a krawędzią ściany. Dzięki temu, jeśli woda będzie spływać, to nie spłynie tutaj do wnętrza namiotu, tylko poza wnętrze namiotu. A gdy w gorącą noc nie możemy zasnąć, bo w namiocie jest bardzo duszno, to możemy sobie otworzyć z dwóch stron przedsionki i stworzyć sobie takiego symbolicznego tarpa, po którym możemy spędzić noc bezpieczni, odgrodzeni od wszystkich insektów, kleszczy czy komarów, które czyhają tylko na nasze życie. Dzięki tej moskitierze, która jest wykonana z bardzo drobnych oczek, które mają powstrzymać całe robactwo żyjące w lesie. Moskitierę możemy otworzyć z dwóch stron, bo ma suwak dwukierunkowy, co ułatwia wchodzenie i wychodzenie. O, bardzo proszę. Po obu stronach namiotu znajdują się takie kieszonki do przechowywania jakiejś drobnicy, na przykład elektroniki. Zwróćcie uwagę jeszcze na wysokość brzegów podłogi, to jest około 12 cm. To ma zapobiec wlewaniu się wody do wnętrza namiotu. Podsumowując, przeszedłem z tym namiotem już kilka szlaków długodystansowych, spędziłem w nim kilkanaście nocy, solo, jak również we dwójkę. We dwójkę jest dużo ciaśniej i trzeba uważać, jak się umieszcza ekwipunek w namiocie, żeby nie napierać na ściany namiotu, ale można. Jeśli jesteście pasjonatami szlaków długodystansowych, myślicie o długoterminowo o wędrówkach, to myślę, że pomimo wysokiej ceny tego namiotu, warto w niego zainwestować, ponieważ jest wytrzymały, przede wszystkim bardzo lekki i zapewni Wam komfort w trakcie wypoczynku, żebyście mogli się zregenerować w czasie Waszych podróży. To byłoby na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Ja Was żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku i niech to szlak.